Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali najwyższą radę i rzekli: cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsca święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha Żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: cóż wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Historia Jezusa robi się coraz bardziej dramatyczna. Środowisko żydowskie się polaryzuje. Wielu, którzy ujrzeli Łazarza żywego, uwierzyło w Jezusa. Inni stają się donosicielami lub knują spisek przeciwko Jezusowi. Niewiele pozostało nam czasu do podjęcia decyzji pójścia za Jezusem czy odejścia od Niego, stanąć w opozycji, spiskując przeciwko Niemu. Jutro rozpoczynamy Wielki Tydzień od uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Za tydzień nastąpi finał tej historii, kiedy okaże się, że nawet śmierć nie była w stanie zniweczyć Bożego planu zbawienia ludzkości. Trzeba nam przejść tę trudną drogę razem z Jezusem, być blisko Niego. Jezus jest wyjątkowo spokojny, czuje się bezpieczny, bo wie, że wszystko jest w rękach Boga, Jego Ojca. Sądzę, że właśnie takiej postawy chce nas dziś nauczyć Jezus. Spokoju i bezgranicznego zaufania Bogu. Od wypełnienia się woli Bożej nikt jeszcze nie zdołał uciec. Możemy się buntować jak Piotr lub Judasz, ale czy przyniesie to jakiś efekt? Z pewnością z buntu nie zrodzi się nic dobrego, jedynie zło. Odrzucenie Bożego planu sprowadza nieszczęście i rozpacz. Nawet jeśli droga za Jezusem wydaje się trudna, razem z Nim jest łatwa do przejścia. Może zaświadczyć o tym święty Jan Apostoł, który pozostał przy Chrystusie do końca, wiernie stojąc nawet pod krzyżem Mesjasza. Zawsze zgadzajmy się na wolę Boga, tak jak zgodził się na jej wypełnienie Jezus, nasz Mistrz i Nauczyciel.